Poszukamy w ustawieniach, na jakich to było falach zbudowane. Aha, glide mam włączony. Softly. Tylko ze glide, no nie wiem, na jakich to mam parametrach. Kompary? 127. Tu jest 127. Po kolei. Ustawienia. Takie mam. Ale unizon jest wyłączony. Wychodzimy z tego? Wychodzimy. Teraz tak. Tu nic nie ustawiałam na tych, bo to by nie było potrzebne. Telefonie używałam. Teraz muszę poruszać tym, żeby komparę wyłączyć. Jeszcze raz. Nie, muszę dalej i cofnąć zmienię. Żeby mniej więcej. To było, oryginalnie było na 51 oscylator, Finetune i Safety. A tu... Czekaj, najpierw muszę wyłączyć komparę. A tu... Na Shape ile było? Oryginalnie było 99 na Shape Mod. Tak. No wyłączamy. A na suboscylator komparę, suboscylator był wyłączony. Nie było użyty suboscylator. Szum 32. Szum na 32. Było. Tak, szum na 32. Teraz oscylator drugi. Tu nie ma synchronizacji. Czteropolowy. Filtr analogowy jest włączony. Drugi oscylator teraz. Trzeba pokręcić. Teraz komparę, jaki był. Na numer jeden. Numer jeden. Oscylator drugi. Na piłę, soft touch. Finetune na jeden był ustawiony. A shape mod. Teraz wyłączyć komparę. Shape mod. Zobaczymy teraz. Shape mod było na 99%. Shape mod było na 99%. Oscylator mix. Na 64, czyli na połowie. Ok. Oscylator slope. Komparę było na 0, czyli nie był użyty. Teraz jedziemy na filtry. Tu jest czteropolowy włączony. Teraz tak. Cutoff. Komparę. Był na 164 ustawiony. Teraz rezonans. Komparę. Był na 0. Teraz envelope amount. Komparę. Był na 127 ustawiony. Velocity. Komparę. Był też ustawiony na 127. K amount. Był ustawiony na 83. Audio mode. Był ustawiony na 71. Teraz tak, obwiednia. Delay. Delay był ustawiony na 34. Attack był ustawiony na 0. Decay był ustawiony na 19. Sustain był ustawiony na 0. Relays
był ustawiony na 54. Nie chcę stać, żeby lepiej to pokazać. To jest tak, jedziemy teraz Amblifera. Pan Sprat był ustawiony na 0. Envelope Amount był ustawiony na 127. Tu Velocity był ustawiony na 127. Tak. Delay był ustawiony na 0. Na 0. Atak. Atak był ustawiony na 0. Decay był ustawiony na 127. Sustain był ustawiony na 127. Relays był ustawiony na 0. I teraz tak, efekty. Ta obwiednia była włączona czy wyłączona? Tak, ja zaraz zobaczymy komparę. Nie wiem. Zobaczymy. Komparę. Była wyłączona, bo jest na off. Czyli trzecia, czwarta obwiednia powyłączać. Nie była użyta. Trzecia obwiednia była nieużyta. Teraz efekty. Efekty. Komparę. Reverb był użyty. Reverb. Na jakiej mocy? Jakie parametry? Komparę na 54. Mix na 54. Mix na 54. Parametr pierwszy. Komparę 158. Wyłączamy. Parametr drugi. Komparę był użyty na 65. Parametr drugi. I tak były użyte. To był pierwszy A. To była część A. A teraz wchodzimy na część B. A część B była użyta tak. Znowu jedziemy od oscylatorów. Czyli muszę sprawdzić, czym był użyty ten. Nie, LFO też nie było użyte. LFO wyłączone. Oscylatory. Tutaj nigdy nic nie zmieniam, jest na C2. Tak? Tak, na C2 jest. We wszystkich brzmieniach tego nie zmieniam. Tutaj mam zaś włączoną synchronizację. Pierwszy oscylator jest na puls. Fine tune był ustawiony na komparę 51. Shape mode był ustawiony na cofnąć jeszcze raz, bo layer B. Shape mode był na 99. Tu było na 99 w drugiej części shape mode. Tak, komparę wyłączyć, trzeba pamiętać o tym. Czy był użyty suboscylator? Nie. Suboscylator nie był użyty. Czy był użyty szum? Komparę. No, szum był na 32. Teraz tak. Drugi oscylator. Fine tune. Było na ile? Teraz zobaczymy komparę na 1. Na 1, na 1. Tak. Tu jest na triangle, czyli na trójkąt. Shape mode. Trzeba włączyć komparę, muszę pamiętać. Shape mode. Komparę. Było 99% shape mode. Teraz tu, oscillator mix. Znowu włączyłam na te. Jeszcze raz cofnę. B. Oscillator mix. Komparę. Było na 64, czy na połowie. Wyłączamy komparę. Oscylator stop. Nie był użyty, czyli na 0. Przechodzimy znowu na low pass filter. Teraz ta cutoff był użyty na 164.
To jest 164, to jest na maksa. Czyli maksymalnie to jest 164. Na 164. Rezonans był użyty na 0. Envelope Amount był użyty na 127. Velocity był użyty na 127. K Amount był użyty na 83. Audio Mode był użyty na 71. Jedziemy na dół. Znowu filtr czteropolowy. Teraz tak, delay. Delay był użyty na 34. Attack był na 0. Decay na 19. Sustain na 0. Tak, i release na 54. I jedziemy Amplifera. Tu też była na pewno nieużyta, była odwiednia na pewno. No off, nie było użytej trzeciej. Więc tak, Amplifer jedziemy, pan spread. Nie włączam kompary, Syros. Jedziemy na spreada. Pan spread na 0. Czyli na 0. Envelope Amount było na 127. Velocity. Velocity było na 127. Delay. Delay na 0. I teraz atak. Atak był na 0. Decay. Najpierw trzeba pokręcić, żeby móc sprawdzić parametr i wtedy wcisnąć komparę dla porównania. Komparę było na... Decay był na 127. Sustain. Sustain był też na 127. Release był na 0. Release na 0. Teraz jedziemy na efekt. Co było użyte w efektach? Reverb był użyty. Teraz tak, parametry. Mix. Mix był na 18 ustawiony. Parametr pierwszy był na 255 użyty. A maksimum ile jest? 255, czyli na maksa. Parametr drugi był użyty na 50. Na 50, tak. Tak, na 50 był użyty. No. Aha, i tu była jeszcze użyta funkcja Glide. Glide. Aha, znowu komparę nie włączam. Muszę z powrotem layer B. Pokręcimy glidem. Jak to było? Glide rate time to był ustawiony na 127. Tu value? Nie, tu parametr. To są ustawienia w tym. Jeszcze te dodatkowe ustawienia, jakie były w środku. Program był 127. Tak. To było tak w poprzednim brzmieniu. Tym w części A, to tu jest w części B. Teraz jest część B. Unison nie jest użyty w żadnej części. To jest koniec ustawień. Dobra, wyłączamy kompary. Wyłączamy część ten. Jak włączę część B i nakładane na siebie są dwie części multitimbral na siebie, A i B na siebie. No i to mniej więcej taki dźwięk powinien dawać. Thank you.
dziękuję bardzo za uwagę. A, mogę jeszcze pokazać, co mam w kole modulacji. Tu, w kole, no, co mam tu ustawione pod te kółka. Saurs. To mam wszędzie tak samo ustawione. Na część A i na część B. Dobra, to samo znajdę, bo popatrzeć, co mam. Matryca modulacji. A w części B? No dobra, idziemy z powrotem. Część B jest ustawiony tak. Tutaj akurat, nie? Dobra, teraz wejdziemy na brzmienie init i tam pokażę, jak mam ustawione na tym. Pojedziemy dalej, żeby była pewność, że będzie na pewno initowe brzmienie, czyli puste. Tu jest matryca modulacji i tak mam podstawione te kółka, tak mam ustawienia zrobione na część A i na część B, zaraz wam pokażę, to sobie popatrz. Część A, parametry. Sobie popatrzcie. Na części B. Na części B mam tak ustawię. I nie to mam odwzorowane z wirusa T2. No wychodzimy stąd. Brakuje mi tutaj tego przycisku exit. W tym, nie ma tutaj exita w tym całym profecie. RF2.16.
Dziękuję za uwagę. Ustawienie inita to był taki dodatkowy bonus.